Witajcie, drodzy Państwo, kochani, wspaniali. Kolejne nasze spotkanie, które będzie polegało na tym, że odpowiem na Państwa pytania. Mimo że już wielokrotnie mówiliśmy o pracy, o prawidłowej pracy przewodu pokarmowego, o prawidłowym metabolizmie przewodu pokarmowego, pytacie mnie, jak usunąć stany zapalne z przewodu pokarmowego. Kto nie oczyszcza, ten nie leczy. Kto dobrze oczyszcza, ten dobrze leczy. I tu właściwie mogłabym zakończyć naszą wypowiedź. Po prostu proszę przestać jeść. No ale każdy z nas jest wielką indywidualnością, mówi święta Hildegarda z Bingen. Wykonujemy różne czynności każdego dnia, mamy różną pracę, o różnej aktywności fizycznej. Wiadomo, że osoby, które na przykład pracują na budowie, raczej nie powinniśmy porównywać z osobą, która siedzi i wykonuje pracę biurową, bądź też no, jakąś komputerową, prawda? Praca umysłowa, praca fizyczna, mężczyzna, kobieta, dzieci, młodzież, ucząca się młodzież. To wszystko trzeba bardzo starannie rozeznać i to staram się robić tutaj, pracując w gabinecie u świętej Hildegardy, w Instytucie Świętej Hildegardy. I dzisiaj podam Państwu jej rozwiązania, rozwiązania, które przetrwały ponad 800 lat, bo ta średniowieczna benedyktynka, lekarka, ale też jedna z czterech doktorów Kościoła, co daje nam niesamowite bezpieczeństwo stosowania jej medycyny, bo skoro przez tyle setek lat przetrwała i na przykład u naszych sąsiadów Niemców jest wpisana w kanon medycyny, zioła Hildegardy, które tutaj koło mnie stoją, jest ich tutaj tylko kilka, tak naprawdę całe mnóstwo wspaniałych różnych ziół, dla każdego indywidualnie dobranych, trwają od tylu setek lat, więc w dzisiejszych czasach będą miały również fantastyczne zastosowanie. O co pytacie? O stany zapalne żołądka, o refluks, o zgagę. Medycyna tradycyjna o tym powie: zbuntowana energia żołądka. Hildegarda troszkę inaczej opowie o pracy żołądka, o problemach z trawieniem. Będę chciała Wam to przeczytać. Kolejną rzeczą powiem o przyczynach. Przyczyną zazwyczaj jest stan zapalny w przewodzie pokarmowym, spowodowany niewłaściwym procesem trawienia, niewłaściwym funkcjonowaniem przewodu pokarmowego, zbyt małą lub też w ogóle brakiem flory saprofitycznej, bo wystarczy, drodzy Państwo, podać jeden antybiotyk. Zobaczcie słowo antybiotyk. Antybio, przeciw życiu. I już nie mamy tej flory saprofitycznej, która nas chroni. Oczywiście mądrzy lekarze, którzy przypisują z konieczności w jakichś wyjątkowych sytuacjach, mam nadzieję, antybiotyki, bo są czasami takie sytuacje, na przykład wypadki, ciężkie zapalenie płuc, ekstrakcje zębów, problemy w ogóle z zębami. Jestem córką dwóch dentystów, więc coś na ten temat wiem. Na przestrzeni prawie 40 lat życia w tej medycynie i uczenia się medycyny, medycyny i tradycyjnej, studiów medycznych oraz medycyny naturalnej. Więc to doświadczenie jest duże, dlatego chciałam Wam podkreślić tą mnogość różnych problemów, które mają zawsze jakąś przyczynę bądź przyczynę. Więc niewłaściwie dobrany pokarm, przejadanie się. Trzecia rzecz, zła jakość produktów żywieniowych, które wkładamy do swojego przewodu pokarmowego, nie bacząc na to, że nasz przewód pokarmowy musi mieć prawidłowy metabolizm, prawidłową pracę, nie może być obciążany. Nasz żołądek to nie jest śmietnik. Jeszcze raz przypomnę, że żołądek ma
taką wielkość. Oczywiście żołądek dzieci jest jeszcze mniejszy. I teraz jeżeli my napijemy się na przykład różnych naparów, chociażby najwspanialszych, a potem zaczniemy jeść posiłek, to rozcieńczamy soki trawienne. Więc albo będziemy nawadniać organizm, usuwać stany zapalne poprzez wspaniałą jakość ziół i aktywnych substancji czynnych, które są w nich zawarte, albo będziemy trawić. Musimy też uwzględnić porę roku. Przy takich przejściach pogodowych, temperaturowych, bardzo często aktywuje się żołądek, bo on również reaguje na temperaturę, na inny rodzaj wilgoci, która była na przykład latem. Więc unikamy produktów chłodnych, produktów wyziębiających, zaśluzowujących, wprowadzamy ciepłe pokarmy. Poza tym święta Hildegarda z Bingen mówi w ogóle, że dla człowieka najlepsze są pokarmy ciepłe, gotowane, duszone, pieczone, a nie surowe. Surowizny też są w niektórych przypadkach zalecane, oczywiście, ale musimy wiedzieć, które, dla kogo i kiedy. Kolejną przyczyną problemów z naszym przewodem pokarmowym, ze stanami zapalnymi żołądka, tudzież jelit, ale także wątroby, śledziony, trzustki, właśnie jest ten permanentny stan zapalny. Stan zapalny utrzymujący się czasami całymi latami i leczony różnymi terapiami, w tym stosowanie inhibitorów pompy protonowej. Bo my wszystko musimy robić szybko, tu, teraz, natychmiast. I najłatwiej jest weź tabletkę. Boli cię? Weź tabletkę. No akurat ja trzymam suszony czosnek. Więc to jest moja tabletka. I do tego chciałabym Państwa gorąco zachęcić. Oczywiście ci, którzy nie lubią czosnku, powiedzą, absolutnie nie, lepiej wziąć tabletkę. Ale kochani, o, tak Wam powiem, że tutaj ten jeden anioł farmacji z 2013 roku to nagroda od Was, od moich pacjentów, od setek ludzi, którym nigdy nie ośmieliłam się dać inhibitorów pompy protonowej. Nie pozwoliłam im brać tego typu preparatów zwanych osłonkami, ponieważ to nie tędy droga. Oczywiście, jeżeli musimy jednorazowo skorzystać, być może, że nic się nie stanie, ale po co lepiej zapobiegać niż leczyć? Lepiej nie dopuszczać do takiego stanu, właśnie do refluksu, do problemów z trawieniem, do boleści jelitowych, do uchyłków, do wrzodów, do perforacji. Lepiej po prostu do tego nie dopuszczać. Likwidować na bieżąco stan zapalny, jeżeli się pojawi, a najlepiej zastosować dobrze dobrane dla nas jedzenie. No i oczywiście musimy pamiętać cały czas o regenerowaniu naszej flory saprofitycznej, naszych najwspanialszych przyjaciół, którzy mieszkają w naszych jelitach, długich ludzkich jelitach. Gdybyśmy rozprostowali jelito na płaskiej powierzchni z kosmkami jelitowymi, długie ośmiometrowe, ponad ośmiometrowe jelito dorosłego człowieka plus kosmki jelitowe, wiecie doskonale, jaka to jest powierzchnia. To jest powierzchnia boiska. Boiska do tenisa w naszych jelitach. I teraz tam musi być absolutnie porządek. Więc zastosowanie hildegardowego umiaru, czyli discretio, medycyny subtelnej, czyli subtilitet, takiej powściągliwości, będzie tutaj znakomitym rozwiązaniem. Wiosną bardzo dużo mówiłam o postach. Pracuję na trzech rodzajach postu hildegardowego, ale tak naprawdę dla moich pacjentów z doświadczenia, które wynika tutaj z pracy w gabinecie, pracuję na siedmiu rodzajach postu, indywidualnie dobranych dla człowieka. Chciałabym też Wam powiedzieć, że post nie leczy niczego, a leczy wszystko, tak jak mawiała Hildegarda z Bingen.
bądź co bądź, lekarka, wspaniała benedyktynka, mniszka. I ona przedstawiała ten post jako na przykład post warzywno-orkiszowy, warzywno-orkiszowo-owocowy, albo tylko post orkiszowy, albo tylko post warzywny. Oczywiście to trzeba dobrać odpowiednio ten post, zastosować odpowiednie zioła i już człowiek zaczyna się czuć zdecydowanie lepiej. Zobaczcie, jakie to proste. Post nie musi oznaczać postu całkowitego, czyli restrykcja, nic nie jemy, dobę, dwie, trzy. Możemy też wykonać pełen post, na przykład 40-dniowy. Ale w tej chwili, o ile nie ma takiej konieczności, absolutnie do tego Was nie zachęcam. To nie jest dobry czas w ciągu roku do przeprowadzania takich całkowitych postów. Ale post na przykład kilkugodzinny, powiedzmy, wyobraźcie sobie, jecie trzy posiłki, śniadanie, obiad, kolacja, tak jak kiedyś ludzie jadali, prawda? Bądź też na przykład dwa posiłki w ciągu 8 godzin, albo 7 godzin, albo 9, no to w zależności od potrzeby człowieka, a kolejną ilość godzin, powiedzmy, nie wiem, 14, 15, 16, zostawiamy ciało na regenerację. I to już jest post, drodzy Państwo. Post przerywany i dajemy organizmowi czas na rekonstrukcję, na strawienie wszystkich zalegających pokarmów. Oczywiście, jeżeli będzie nas stać psychicznie, dojrzejemy do tego, że zastosujemy na przykład post jedną dobę, dwie doby, włączamy wówczas fantastyczną aptekę wewnętrzną, czyli autofagocytozę, czyli czyszczenie z wszystkich problemów zalegających w naszym przewodzie pokarmowym i już znika stan zapalny. Mogę Wam dać gwarancję tego, że jeżeli do tego dołożymy picie kopru włoskiego, dołożymy picie ziela języcznika, spójrzcie, jaki ma piękny kolor, lub też galgantu, bertramu, dyptamu, krwawnika, wszewłogi górskiej, ale także rumianku, pokrzywy, chryzopu, takie bogactwo ziół, usuniemy stany zapalne. Jak dołożymy do tego moją tableteczkę z czosnku, zobaczcie, to jest plasterek czosnku, już on jako naturalny antybiotyk wyrzuci z naszego przewodu pokarmowego stany zapalne. Czyż nie jest to fantastyczna wiadomość? Oczywiście możemy zastosować taki post wstrzemięźliwości, na przykład piekąc pigwę, która tutaj gości na naszym stole, lub też gruszkę z przewłogą, jabłko, kompot jabłkowy z cynamonem, o którym Wam opowiadałam i tutaj jest ze mną, z goździkami. To kolejne wspaniałe antybiotyki. Tak samo jak gałka muszkatułowa polecana przez Hildegardę. I stosując teraz takie żywienie, takie postępowanie względem swojego przewodu pokarmowego, polepszymy procesy trawienia. Ale jeszcze chciałabym Wam przeczytać, jak o tym mówi Hildegarda z Bingen. Problemy trawienne. Żołądek zapewnia wilgoć trzewiom człowieka, zaś pęcherz daje im wodnistość. Dlatego trzewia zawsze wlewają potrawy tu i tam i z powrotem i w ten sposób stają się tłuste i zawierają różne śluzy. Jeśli żołądek podrażnią rozmaite te szkodliwe potrawy, zaś pęcherz zostanie uszkodzony różnymi szkodliwymi napojami, wówczas przynoszą one trzewią złe soki i wysyłają do śledziony zły dym. A śledziona to zarówno w naszej medycynie akademickiej, to jest takie, bym powiedziała, cmentarzysko tego wszystkiego, co trzeba usunąć z organizmu, a Hildegarda o śledzionie mówi: jeden z najważniejszych narządów, o który trzeba zadbać. Wskutek tego to rozdyma się, puchnie i ulega uszkodzeniu, zaś przez swe obrzmienie i ból przynosi ból także sercu i tworzy wokół niego śluz.
Ale na razie serce jest silne i opiera się temu bólowi. Jeśli jednak wspomniane soki w trzewiach i w śledzionie człowieka uzyskają przewagę i przyniosą sercu wiele cierpienia, wówczas wracają z powrotem do czarnej żółci i mieszają się z nią. Poruszona czarna żółć podnosi się razem z nimi w oburzeniu i z czarnym, złym dymem wędruje do serca, męczy je wskutek wielu nagłych odwiedzin. Dlatego ci ludzie popadają w smutek, zgorzknienie, przyjmują tylko umiarkowane ilości potrawy, napoju, przez co chudną, a czasami nie mogą utrzymać masy ciała i swojego ciała w pozycji wyprostowanej. Poza tym często bekają. Tak mawia w swoim dziele Cause et Cure Hildegarda z Bingen. Być może, że jest to język dla Państwa niezrozumiały. Ja miałam bardzo dużo czasu, który poświęciłam czytaniu jej dzieł. 800, prawie 900 lat temu tłumaczyła w sposób dla mnie już w tej chwili niezwykle zrozumiały i prosty. Ja mogę wziąć tutaj książki z medycyny, z których praktycznie każdy człowiek powie, no niezwiązany z medycyną, powie, no chyba kobiecie coś się stało w głowę, przecież my tego nie rozumiemy. Dlatego wybrałam dla Was medycynę Hildegardy, która jest sprawdzona, jest bezpieczna, jest prosta i powiem Wam tak, tania, bo wszystkie nasze warzywa pod tytułem czosnek, buraki, marchewka, teraz grzybki, tudzież orkisz, prawdziwy orkisz, tego orkiszu zjada się dosłownie garsteczkę i on już jako jej podstawowe lekarstwo będzie nas naprawiać. Kasztany jadalne, powiecie, ach, to egzotyczne. To nie jest egzotyczne, my po prostu nie mamy takiej wiedzy. Kasztany jadalne za kilka złotych można kupić, a dosłownie 2-3 ugotowane kasztany, tudzież garstka orkiszu, Bertram Galgant Dyptam, pieczona pigwa, pieczona gruszka, która teraz w obfitości, ugotowany kompot z jabłek, z cynamonem i goździkami. Drodzy Państwo, koniec Waszych problemów gastrycznych. Dziękuję Wam bardzo i bardzo Was gorąco zachęcam do małych kroczków w dobrym kierunku usuwania stanów zapalnych, bo one później przenoszą się na cały nasz organizm i on choruje całymi latami. My czujemy się źle, a przecież życie jest po to, żeby żyć w harmonii, w uśmiechu, w równowadze, w zdrowiu. Myślę, że to jest warte kolejnych naszych spotkań. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, dziękuję za serduszka, dziękuję za udostępnienia, dziękuję, że jesteście. Zrozumieć zdrowie Anna Kobylińska, zrozumieć zdrowie my wszyscy, bo to dla nas tworzymy nasze spotkania, nasz profil.